Wybór gotowego projektu domu wiąże się zwykle z pewnymi kompromisami. Czasem trzeba wprowadzić w nim zmiany, które ułatwią życie jego mieszkańcom i uczynią jego eksploatację bardziej ekonomiczną. Zmiany warto dokładnie przemyśleć i nanieść na etapie adaptacji projektu, ponieważ wprowadzenie ich w trakcie budowy może oznaczać istotne zmiany w projekcie i konieczność wykonania projektu zastępczego oraz wystąpienie o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego tak ważna jest rola architekta adaptującego, z którym trzeba przedyskutować wszelkie zmiany, jakie chcemy wprowadzić w projekcie. Odstąpienia w projekcie możemy podzielić na zmiany istotne i nieistotne. Do zmian istotnych zaliczamy m.in. zmiany dotyczące parametrów domu, np. zmianę powierzchni zabudowy ponad 5%, zmianę wysokości, długości lub szerokości budynku powyżej 2%, zmianę kubatury lub liczby kondygnacji, zwiększenie obszaru oddziaływania domu poza działkę, na który jest zaprojektowany, zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części, np. garażu na warsztat lub punkt usługowy, zmianę źródła zasilania domu w ciepło do ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej, np. z paliw odnawialnych lub gazowych na paliwa kopalne, zmiany naruszające ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy. Warto też zaznaczyć, że jeśli dom budowany był na zgłoszenie, a w projekcie dokonano istotnych zmian, konieczne jest ponowne zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę. Zmiany lub odstąpienia nieistotne to głównie takie, które dotyczą wyglądu zewnętrznego i aranżacji wnętrza budynku. Obejmują one zmianę materiału pokrycia dachu przy zachowaniu odpowiednich parametrów, zmianę wyglądu elewacji domu, czyli sposobu jej wykończenia i zastosowanych materiałów, zmianę kształtu, liczby i wielkości otworów okiennych oraz drzwiowych pod warunkiem zachowania minimalnego odstępu od granicy działki, zmianę technologii budowy, o ile nie ulegają zmianie parametry budynku, zmianę sposobu zagospodarowania działki, o ile nie ulega zmianie obszar oddziaływania domu, zmianę przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, np. z gabinetu na łazienkę albo sypialni na pomieszczenie gospodarcze, zmianę przebiegu instalacji wewnątrz budynku, w tym lokalizację kotłowni. Istotne zmiany dokonywane w trakcie budowy mogą spowodować znaczące wydłużenie czasu budowy, niepotrzebne przestoje i wzrost kosztów. Tym bardziej warto przemyśleć, zaplanować i wprowadzić wszystkie zmiany na etapie adaptacji projektu.